ojciec przyszłego błogosławionego, bo tak też chcę pokazać jego postać, urodził się w Trzemiętowie, był piekarzem. Trzemiętowo to jest taka mała miejscowość położona niedaleko Bydgoszczy, około 25 km na północ, widać to zresztą na tej fotografii, położona pośród pól. Tam też mieszkała Franciszka, babcia księdza Frelichowskiego, na którego będę mówił do was Wicek, bo tak też nazywali go w domu, w gronie przyjaciół. Ja też dzisiaj chcę mówić o nim jako o Wicku. Franciszka była żoną Jakuba, Jakub był rolnikiem, ale poza tym miał taką żyłkę do majsterkowania. To się mówi, że miał złotą rączkę. Postawił cegielnię, której tutaj widzimy ruiny na tej fotografii. Państwo Frelichowscy bardzo lubili jeździć do Trzemiętowa. Tak też było właśnie między innymi z Wickiem, który stoi w tym miejscu. Jego ojciec tutaj i najmłodsza siostra Marcjanna. Wicek nawet zapisał w pamiętniku, że lubi podróż do Trzemiętowa, tam odzyskuje siły. I tak też było, gdy przygotowywał się do matury i po maturze, tam też właśnie zbierał siły do tego trudnego egzaminu. Mama Wicka urodziła się w Chełmży, miasta położonego 20 km na północ od Torunia. Widać na tej fotografii. W tym miejscu, założonego w 1251 roku. Na tej rycinie widzimy rodzinę właśnie ze strony mamy. Wicka stoi w tym miejscu, jej brat Wiktor, babcia Wiktoria, która po śmierci swego męża wyszła ponownie za mąż za Stanisława Konkowskiego, z którym miała jeszcze czworo dzieci. Przed tym ołtarzem, dokładnie tak jak to wygląda na tej starej fotografii, w 1908 roku Ludwik z Martą zawarli związek małżeński. Po ślubie przeprowadzili się do Bydgoszczy, tam Ludwik pracował jako piekarz. Tam też przyszły na świat pierwsze dzieci państwa Frelichowskich, a więc Czesiek i Leonard, na którego w domu mówiono Leszek. W 1911 roku zapewne za sprawą namawiania dziadków rodzina przeprowadziła się do Chełmży. Dlaczego? Dlatego, że dziadkowie mogli przejąć opiekę nad dziećmi, a w tym czasie rodzice mogli bardziej poświęcić się pracy. Państwo Frelichowscy zamieszkali na ulicy Chełmińskiej w kamienicy, w podwórzu której znajdowała się piekarnia. Można powiedzieć, że zamieszkali w samym centrum miasta. Dosłownie kawałeczek do rynku, widzieli wszystko z okien, nawet mogli może dostrzec konkatedrę chełmżyńską. Wszystko było w jednym miejscu. Pani Marta Frelichowska, więc mama Wicka, była osobą niezwykłą, gdyż pomimo braku wykształcenia biła od niej życiowa i duchowa mądrość. I ta życiowa i duchowa mądrość będzie się przejawiała na każdym etapie życia Wicka. Zresztą za chwilę sami to zobaczycie, jak wiele jej postawa dała Wickowi. Była ona taką iskrą w domu państwa Frelichowskich. To ona trzymała cały dom w ryzach, pomagała mężowi sprzedawać ich pyszne wypieki w sklepie, który znajdował się na parterze kamienicy, którą mieli. I na tym zdjęciu widzimy właśnie panią Martę z Leszkiem, który miał przejąć piekarnię po ojcu. Widzimy wnętrze tej piekarni. Dziś już tego nie ma. To są jedyne zdjęcia, jedyne źródła, które nam zostały. Widzimy ojca Ludwika, widzimy Leszka, czeladników, którzy pracowali w piekarni, no i ich piekarnię. Bardzo ważne miejsce w ich rodzinie odgrywał obraz serca Jezusowego. To był zresztą prezent ślubny, jaki rodzice dostali w dniu ślubu. Przed tym obrazem wspólnie się wszyscy spotykali, odmawiali modlitwy, różaniec, litanie do męki pańskiej, łączyli swoje radości i smutki. Wszystko działo się wokół tego obrazu. Wicek wziął sobie go również bardzo mocno do serca i zapisał w pamiętniku, że właśnie swoje kapłaństwo chce budować w oparciu o obraz serca Jezusowego.